zgodzi się z tym powołaniem. Nad górami słońce świeci, że wtedy jest ubrany. Żonę taką ja chcę mieścić. Granie świtać już branżyna, biedne za nią aż do myla. Szanowni Państwo, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w dnia dzisiejszym, to jest 12 maja, odbywa się majówka w Stadninie Koni na Warszawskiej, organizowana przez Stowarzyszenie Tacy Sami. Współorganizatorami, jak słychać, jest zespół Retro, który w tej chwili nam przygrywa. Będą występy, czyli Derek, będą różne pokazy, będzie kung fu tutaj pokazywać. Będą pokazy kung fu. Nasi wolontariusze zabawiają dzieci. Pogoda nie dopisała, ale nam humory dopisują. Frekwencja się zwiększa, a więc jednak nie będzie tak źle. Można tutaj zjeść ciasto domowej roboty, jest kiełbaska. Mamy szkołę z Bogdanowic, która będzie zabawiać dzieci. Mamy ponad 400 fantów dzięki uprzejmości również mieszkańców powiatu głubczyckiego, za co serdecznie dziękuję. Chociaż też przyszły do nas fanty nawet z oddalonych miejscowości o 600 km. To jest też bardzo miłe, że komuś się chciało przekazać naszemu stowarzyszeniu z takiej odległości rzeczy. Mamy zacnego gościa tutaj. Przyjechał do nas pan Władysław Kozakiewicz ze swoją książką autorską o swoim życiu, którą też będzie można nabyć. Będzie można poprosić o autograf od pana Władysława i zrobić sobie zdjęcie. Imprezę zaczynamy i zapraszamy wszystkich tutaj do zabawy z nami. Dziękuję. Mariusz tutaj właśnie jeden...
ruszyć się boi, to będzie. No coś. Ktoś by pomyślał, skąd się wziąłem w Głubczycach. Oczywiście skąd. Też w Polsce jeżdżę, a zaproszenia są z każdej strony i zostałem pierwszy raz z Głubczyc. Możecie sobie wyobrazić, że byłem parę razy w Japonii, ileś tam kilkanaście razy w Ameryce, w Australii i w Południowej Ameryce. I jestem pierwszy raz tutaj. No i to jest właśnie to, co mnie najbardziej, tym się najbardziej szczycę oczywiście, że zostałem zaproszony. Tutaj na piknik, w Sardynii jest dziecko, moja pasja też, bo oczywiście jest już coraz mniej, muszę powiedzieć, bo teraz się zajmuję golfem, bo te kolanka już nie wytrzymują. Ale no oczywiście jestem. Chciałbym, żeby mnie ludzie zobaczyli, żeby wiedzieli, że tak wygląda, mogą mnie dotknąć, mogą ze mną porozmawiać, a przy okazji oczywiście no, promuję też siebie samego. Jest to moja biografia, ona oczywiście już ma parę lat, ale to, co w niej jest, to nie jest tylko, że ciężko trenowałem. Każdy wie, że sportowiec musi trenować, żeby być na lepszym. Ale te kulisy tego sportu są tutaj bardzo ciekawe. Polecam, oczywiście też jest moje życie. A oczywiście, jak może pamiętamy, ta Moskwa i to, co się stało tam. Przypominam wszystkim, że coś pokazałem, ale teraz to się nazywa Gesko Zakiewicza, który też, czasami bywa tak, że ktoś, tata mówi do syna, patrz, tam idzie mistrz olimpijski z Moskwy. On mówi, jaki tam mistrz olimpijski? No nie znasz tego? No nie znam. A tego odwała znasz? O, a tego to ja znam. No i tak to się już zostało, że to się do mnie przykleiło i bardzo dobrze. No w każdym razie myślę, że będzie, chociaż ta pogoda nie sprzyja, ale deszczyk już przestaje padać i będziemy mieli cudowną zabawę w Głubczycach. Thank you.
witam serdecznie. Zapraszam wszystkich do Kupczyc na piknik i na Pritar. Człowiek skakał od rągu. No. Dzień dobry Państwu, witam wszystkich mieszkańców Głupczyc. Chcieliśmy wesprzeć taki świetny pomysł i piknik, który jest zorganizowany mimo tej brzydkiej pogody, tej aury, którą widzimy w tej chwili. Nie mogło zabraknąć tutaj naszych głupczyckich motocyklistów, także wspieramy i zapraszamy oczywiście wszystkich mieszkańców Głupczyc do wspierania takich imprez, takich inicjatyw, które wychodzą tutaj od naszych wspaniałych organizatorów. Dziękujemy bardzo, życzymy miłej zabawy. Kochani, witam serdecznie. Mariusz Mielnik, Stajnia na Warszawskiej. Po raz kolejny gościmy w naszej stajni ludzi ze stowarzyszenia, tacy sami, bardzo fajnych. Myślę, że będziemy to robić jeszcze przez wiele lat, zbierać pieniążki dla dzieci, które potrzebują tak naprawdę naszej pomocy, naszego wsparcia. Zapraszam wszystkich zawsze do stowarzyszenia, tacy sami, do Stajni na Warszawskiej. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Rozpędzone jak potący, hej, wypijemy wszystkie drinki, aż to mocno.
Te deseo, pero solo te.